Nie ma to jak umówić się o 6, a mamy 6:32. Halo? No dawaj, wchodź już. Ale ja już jestem tutaj na dole. Czekam na was od ponad pół godziny. Tak, kanapki zrobiłem, dla łebka na głowę jest. Dobra, ruszajcie się. No i tak jak słyszeliście, umówiliśmy się o 6:00, no ale ekipa oczywiście spóźniona od ponad pół godziny z Hub z Danielem, no ale na szczęście już wjeżdżają na moją uliczkę, także za chwilę ruszamy na nowego tripa spinningowego. No i gdzie oni są? Ani tu, ani tam. Ani tu, ani tam. Na którą godzinę mamy? Już 6:36. A ich dalej nie ma. No ale ryby na pewno zaczną brać po 9:00. Jadą. Ile można na ciebie czekać, my? Z późniarskiej mordy. 37 minut. No, właśnie. Dwa razy nam kazałeś tutaj... Dobra, otwierajcie. Pakuje się, jedziemy. No, widzę, że chyba nowa łajba będzie dzisiaj pływane. No, bajka. Będzie można się przespać. No i w końcu jesteśmy nad wodą. Łódeczka już czeka do wodowania. Tam w oddali schab z kajaczkiem. Ale widzę, że jeszcze ktoś tutaj płynie na jakiejś dętce od roweru. Nie wiem, kto to jest. Siema. Siema. Bierę czy nie bierę? Średnio, ty, ale tutaj jakiś statko o koni. O, to tutaj. To możesz zejść z tej dętki. A gdzie masz resztę? Co? Gdzie masz resztę? Co resztę? No tego pontonu. O, pół pontonu jest. Rekin wody. Co ci mi dali? Tutaj pływa na dętce od roweru. Tutaj będzie śmigał kajaczkiem. A my z Danielem na kozackiej łódeczce. Chociaż to za mały silnik, bo jaki? 30? No nie, to taki maluch to... Nie. No schabu, pokaż, co tutaj masz takiego fajnego? Spójrz, jak dobrze ktoś przemyślał ten kajak. Tutaj normalnie jest miejsce na przetwornik. O, i możesz sobie zrobić kajak i się nie przyjmujesz. No faktycznie przemyślane. No, rzadko się zdarza, że ludzie myślą w dzisiejszych czasach. Tomek, biorą czy nie biorą? Tak nie naprawdę. Biorą niestety, nie biorą. Od której pływasz? Przed 7:00 wypłynąłem, nic się nie dzieje. Także u nas dobre humory. Ryby nie biorą, także nie ma co się przejmować, że jesteśmy tak późno, po 9:00. A dobra, wodujemy się i startujemy. Że tak powiem, ahoj przygodo, już na pokładzie łajby. Także w końcu mogę się z wami przywitać, także cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wędkuj z Bigfootem. Dzisiaj na łódeczce z Danielem. Schab, jak widzieliście, tam dalej, a tam za mną gdzieś jeszcze, o tam właśnie, tutaj jest Tomek, on na bellybocie, na swojej dętce, a my śmigamy sobie na elektryku, na dziobówce. Daniel tutaj, o gdzieś tutaj jest, steruje, niestety tym jego potworem spalinowym nie możemy tutaj pływać, no ale nie ma takiej potrzeby, jezioro wielkie nie jest. Godzina jakoś 9:30, także ryby, no nie sądzę, żeby rewelacyjnie brały, no ale zobaczymy. Także widzimy się przy pierwszej rybie. Zaczniemy sobie od Twitcha. Nowy wuglerek, zamierzam właśnie Twitchem połowić więcej. Tu ostatnio Daniel miał super wyniki na to i na obrotóweczki. Ile? Lub wiele. Zaraz się podmierzę. No piękna ryba. Jest 40. Ma 4 dychy? 4 dychy. Wygląda, ale okej, graty. Aż się nie chce wierzyć. Schab chyba życiówkę właśnie złowił. Pierwsza ryba. No fajna ryba. 40. Dobra, koniec tego nagrywania, trzeba łowić. Jest! Fish on! Za bąko zaczął. Piękny. Drugie branie, pierwsza ryba. Jak odbierasz tutaj?
Czekaj, muszę zwinąć. Ty, naprawdę podbierak. To takiego siurasa. Mówisz siuras? Dobra, bierz go w rękę. No. Jeszcze nie złowił, jeszcze nie złowił. Ale mówiłem przed tym, że mi chyba brał. Nie. A, to kłomczuch. Ty go podpiąłeś, no. A nie on ci wziął. Ale ładny koń nawet. No nawet ładny, aż w szoku jestem. Ja też. Ale mi się wydawało, że brał. Nagrywasz to? No. To nie, to musi oprócić, ale jeszcze raz go wpuszczę. Mordo, 3-5. 35, tak. 34. Ty go nie przyłożyłeś do końca, no. 34. Przyłóż go do końca. Zabieraj palucha. Zabieraj tego. Jest do końca? 33,5, tak jak powiedziałem, mordo. No równiutko 33,5. Tak mówiłeś, Maki. No tak mówiłem. Dobra. No nie no, 33,5. Brawo. Piona. Piąteczka. To ja się biorę też za łowienie. Akurat mam tą samą blachę, rozmiar większą. O, już schapu słyszę, już na kajaczku zasuwa tutaj, żeby nam wyłowić. Jest. Jest, kolejny. Przed chwilą trafił się taki 20-taczek, ale kamera była włączona. A teraz, no, jak widzicie, kiecie. O Jezu, nie, to tamten był 3 razy tak. Wybaczcie za tą rybę. O, jest łapy. No. Dawaj ten, odbiera. Jest naprawdę duża ryba. No, no nie żartuję teraz. Dobra, zaraz sobie sam go wezmę. Też ładny okoń. Patrz, jak go coś wyżarło. No. Takiego czegoś jeszcze tu nie widziałem. Uj, ryba. No ryba to jest. Ryba, dawaj podbierak, nie żartuję w tej chwili. Ty jesteś za... Dasz podbierak czy nie? Co to zaczep taki jest? Nie. To ryba jest. I to wielka. O, szupak. Jest. O, jest ładny szczupak. Taka 60. O, zobaczcie. Założyłem przynętę, na którą nigdy nic nie miałem, mianowicie wirujący ogonek. No i jest fajny pajk. Fajny, no jak zażar, w ogóle nie widać ogonka. Także szybka operacja. Widzicie jak zażar? Także tak, ryb dzisiaj nie za wiele. Każdy coś tam złowił, ale szału nie ma. Najwięcej w sumie złowił schab. No i teraz właśnie dopłynęliśmy na ostatnią miejscówkę. Jeszcze z godzinę posiedzimy, może półtorej. I zobaczymy, czy uda się coś dołowić. Ty go podpiąłeś, no. Chciałem powiedzieć, bo panowie, ale okoń, dawaj podbierak, dawaj podbierak. To szczupak. Dobra. Wiesz, jak ja powiem? Dawaj go. Ładny, ładny. Także nadeszła pora zakończyć dzisiejsze łowienie. Na sam koniec Daniel, no po prostu pokazał klasę i zdeklasował i mnie, i schaba. Schab jeszcze coś tam wyciągnął. No ale Daniel ma jednego tajnego woblerka. Już nie.
No już nie niby. Schaf już wie, już chyba wszystkie na Allegro wykupi. No, także następnym razem lepiej zaopatrzeni przyjedziemy. No a dzisiaj tak było spoko. Także jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to standardowo zostawcie pierdoły. A my widzimy się w kolejnym odcinku Wędkuj z Bigfootem.